Trybunału Konstytucyjnego. W Sejmie. Jego autorami są posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Projekt wprowadza ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału, nad którymi toczą się prace w parlamencie. W myśl propozycji w 2018 roku ma zostać zlikwidowane Biuro Trybunału, które zastąpią Kancelaria Trybunału i Biuro Służby Prawnej Trybunału. W projekcie ustawy, który trafił do Sejmu wczoraj po południu, zajęto się wyborem prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Autorzy chcą, by w przypadku niedokonania tego wyboru we właściwym czasie wprowadzić instytucję dostosowującą, czyli sędziego pełniącego obowiązki prezesa Trybunału. Wybierze go prezydent spośród sędziów Trybunału o najdłuższym stażu w sądownictwie lub w administracji państwowej szczebla centralnego na stanowiskach związanych ze stosowaniem prawa. O obiektywizm w sprawach politycznych, etykę oraz moralność zawodową zaapelował do adwokatów prezydent. Andrzej Duda wziął udział w 12. Zjeździe Adwokatury Polskiej, który trwa w Krakowie. W czasie przemówienia prezydent prosił, aby środowisko dostrzegało problemy związane ze sprawami dyscyplinarnymi. A więc żeby środowisko i ci, którzy za kwestie dyscyplinarne są odpowiedzialni, nie kierowało się zasadami koleżeńskości, tylko kierowało się dobrem z jednej strony zawodu adwokackiego jako zawodu zaufania publicznego, ale także właśnie interesu samorządu jako takiego i opinii na temat tego samorządu. Prezydent zaapelował również o obiektywizm, gdy środowisko adwokatów zabiera głos w sprawach politycznych. Jeżeli jako środowisko wypowiadacie się państwo w sprawach czy to czysto politycznych, czy ze styku prawa i polityki, prosiłbym o jak największe zachowanie obiektywizmu w sferze faktów, to znaczy, żeby je przedstawiać takimi, jakimi one były i w takiej kolejności, w jakiej wystąpiły, w sferze także ich oceny i znaczenia dla sprawy. Prosiłbym o obiektywizm państwa środowisko jako całość. Prezydent podkreślał, że nie powinno się nic zmienić w kwestii dostępności od zawodu adwokata, a także połączeniu zawodu adwokata i radcy prawnego. Do Krakowa zjechali delegaci reprezentujący 25-tysięczne środowisko z 24 izb adwokackich w Polsce, a także zaproszeni goście reprezentujący inne środowiska prawnicze, władze państwowe i samorządowe oraz goście z zagranicy. Podczas zjazdu delegaci wybiorą nowe władze samorządu, w tym prezesa, członków Naczelnej Rady Adwokackiej, prezesa i sędziów Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, przewodniczącego i członków Wyższej Komisji Rewizyjnej oraz Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury. Bezrobocie w październiku wyniosło 8,2%. Poinformował o tym Główny Urząd Statystyczny. Oznacza to spadek bezrobocia w stosunku do września o 0,1 punktu procentowego. Główny ekonomista BPS TFI Krzysztof Wołowicz podkreśla, że sytuacja na rynku pracy jest w Polsce najlepsza od przemian zapoczątkowanych w 1989 roku. Ekspert dodaje, że do niskiego bezrobocia przyczyniają się kontynuowane w październiku prace sezonowe, ale powodów jest więcej. Przede wszystkim to kwestia demografii, czyli spadek osób aktywnych zawodowo. Ten ubytek siły roboczej na rynku jest już widoczny, a będzie jeszcze większy. Drugi element to jest oczywiście emigracja znacząca w ostatnich latach. No i te skutki tego zaczynają powoli dawać o sobie znać w postaci właśnie poprawy sytuacji na rynku pracy. Dzisiejsze dane GUS potwierdziły wcześniejsze szacunki resortu rodziny, pracy i polityki społecznej. Od rana gęsta mgła utrudnia pracę warszawskiego lotniska Chopina. Odwołano niektóre loty, a podróżni wciąż muszą liczyć się z opóźnieniami, mówi rzecznik portu lotniczego Przemysław Przybylski. Mamy sporo opóźnień i w startach, i w lądowaniach. Mamy też 11 lotów odwołanych. Odwoływane są głównie rejsy krajowe do Gdańska, Wrocławia, Krakowa, Poznania, Szczecina. Odwołany był też rejs do Sztokholmu oraz przylot z Wilna i odlot do Dublina. Warunki się ciągle wahają, tam a to ustępuje, a to znów się zagęszcza. Prognoza przewiduje, że o 16:30 powinno ustąpić, wieczór powinien być już czysty. A wczoraj rano problemy z powodu mgły miało lotnisko w Poznaniu. Prognoza pogody. Dzisiaj pochmurno, na południu Polski miejscami deszcz lub mrzawki. Temperatura od 3 do 7 stopni. Wiatr słaby na przeważającym obszarze północnym. A kolejne informacje dnia w Polskim Radiu 24 o godzinie 15. Zapraszam. Polskie Radio 24. Słowem wszystko.
A tymczasem na zegarze 14:36, jest piątek, 25 dzień listopada. W tym tygodniu Donald Trump, prezydent elekt, ogłosił kolejne nominacje dla swoich współpracowników. Jakie, o tym będziemy rozmawiać do godziny 15. Gość Polskiego Radia 24. W naszym studiu dr Zygmunt Janiec, Uczelnia Łazarskiego i Uczelnia Wistula. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Na początek odnotujmy fakt. Kolejne nominacje to nominacje dla dwóch kobiet. Gubernator Karoliny Południowej Nikki Haley, której zaproponował Donald Trump stanowisko ambasadora USA przy ONZ, oraz dla filantropki i miliarderki Betsy DeVos, której zaproponował stanowisko ministra edukacji. Chociaż pan wspomniał, że to kluczowe nominacje, kluczowe stanowiska. Może tak nie są. W związku z tym przejdźmy do dużych nazwisk. Tak. Jednym z takich nazwisk, które wzbudza spore emocje, jest nazwisko generała i szefa Agencji Wywiadu Wojskowego Mike'a Flynna. Tak. On słynie z tego, że wcześniej pracował dla Partii Demokratycznej, że pracował również w administracji Obamy. Był szefem wywiadu wojskowego od 2012 do 2013 roku. Został zwolniony. Później zmienił radykalnie nastawienie do partii republikańskiej, do prawa prezydenta i do całej administracji demokratycznej. Zawsze uczestniczył w tych ważnych wiecach pana Trumpa i domagał się, żeby panią Clinton wsadzić do więzienia. Publicznie i krzyczał. Także no nie, to nie najlepiej też świadczy osobowości tego człowieka, skoro on tak radykalnie się zmienił i później w pierwszym szeregu krzyczył, że ja mu trzeba zamknąć. A jest typowany na doradcę prezydenta do spraw bezpieczeństwa narodowego. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, generał Mike Flynn ma dość specyficzne spojrzenie na ukształtowanie geopolityczne świata. Tak, w tym sensie, że jest prorosyjski i ma zdecydowanie negatywny stosunek do islamu, świata arabskiego. I tutaj ja się obawiam, że dojdzie do zaostrzenia stosunków z państwami arabskimi, o ile on będzie miał większy wpływ na decyzję pana prezydenta Trumpa. To można zobaczymy, jaka będzie jego pozycja, bo to jeszcze to, że on będzie prawdopodobnie tym... Najważniejsza u faryzeuszy jest pozycja, proszę Państwa, żeby tej administracji. Nie być na końcu to stada. Najważniejsze decyzje będzie redaktor, mieć tytuły. To nie ma tak, że jedna osoba... Docent, doktor habilitowany. Przygotowany jest materiał, się zastanawiają. Zdrowym być, żeby na ciele nie były widoczne żadne rany. To, komuś wydaje, że to prezydent jednoosobowo podejmuje prezydent, decyzję. Prezydent. Nie, to tak jak ktoś nerwowo mówi. Hipochondrycznie, a łapczywie, to tak można odnieść wrażenie, że w jego odczuciu świat podzielony jest w sposób następujący: Stany Zjednoczone kontra islamiści, Stany Zjednoczone kontra dżihadyści. Poza tym jest niebezpiecznie prorosyjski. Nawet uczestniczy w dyskusjach w telewizji RT, czyli Russia Today. To nie wiem, czy pan redaktor pewnie zna troszkę tą telewizję, ja czasem do czasu to oglądam. Oczywiście nie jest to jest chyba propaganda w Rosji. I tam generał Mike Flynn bywał jako tak, gość. Uczestniczył, nawet się spowiedział, uczestniczył w przyjęciach organizowanych przez Putina. Nawet za to zapłacono, za wystąpienie. Nie wiadomo ile, to jest tajemnica. No ale jak pan wspomniał, zobaczymy jeszcze, jaka będzie rola w zespole Donalda Trumpa, generała Mike'a Flynna i jakie będzie miał przełożenie na decyzje podejmowane ostatecznie przez prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jeśli chodzi o kolejne nazwiska, to swoim głównym strategiem Donald Trump mianował szefa kampanii Steve'a Bannona. Tak. No to dość kontrowersyjna postać, ukończył Harvard. Proszę. Znowu, kolejna kontrowersyjna postać. Tak, oczywiście. Każda z tych postaci to jest postać kontrowersyjna. Bannon to jest, uchodzi za bardzo inteligentnego, przedsiębiorczego pana. Kończył Harvard Business, ten słynny Business Administration na Harvardzie. Pracował dla banku Goldman Sachs, jak pamiętam. Następnie sam założył własną firmę, stał się producentem filmowym i to taki, który odnosił sukcesy. Przejął ważną gazetę The Breitbart News, tak się chyba pamiętam nazywa. To ja od tego nie czytam, ale to wiem, że jest to bardzo kontrowersyjne medium, gdzie upowszechniało się dość rasistowskie, oczywiście dziennikarze amerykańskie, rasistowskie poglądy. Sam pan Ben uchodzi za antysemitę. To w gronie pana Trumpa, który jasno deklaruje, że on bardzo lubi Żydów, zresztą jego zięć jest Żydem. To jest to dziwne w każdym razie, że osoba, która uchodzi za antysemitę, ma się znaleźć w jego zespole jako główny strateg. A właśnie, jaką rolę odgrywa
w otoczeniu prezydenta Stanów Zjednoczonych główny strateg. To zależy od jego osobowości, tego stratega. Jak to jest osoba, która jest rzeczywiście kompetentna, która potrafi wypersonować prezydenta, wiedzieć tak, a nie inaczej trzeba postępować, to oczywiście wpływ takiej osoby na postępowanie prezydenta jest duży. To wszystko zależy od osobowości. Tak, no i osobowości prezydenta. Czy potrafi słuchać swoich doradców, mądrych argumentów, czy nie. Jeśli chodzi o pana Trumpa, wcześniej raczej się nie spisał pod tym względem. Był dość kapryśny, często zmieniał tych swoich doradców, krzyczał mocno, wypowiadał się w tych kategoriach, które są właśnie nie do przyjęcia, jeśli chodzi o człowieka wykształconego, nowoczesnego, natomiast no, później się zmienia. Pójdźmy dalej. Oczekuje się, że wkrótce prezydent elekt ogłosi także nominację na szefa Pentagonu. Tutaj faworytem na to właśnie stanowisko zdaje się być emerytowany generał w Korpusie Piechoty Morskiej w USA, James Mattis. To nie jest postać akurat kontrowersyjna. Jest to wyjątek od reguły. Jest to bardzo doświadczony dowódca, który dowodził operacjami militarnymi Stanów Zjednoczonych w NATO, właściwie w Afganistanie. A później, a wcześniej jeszcze w Iraku, uchodzi za autentycznego wojskowego, dużym doświadczeniem, kompetentnego. Akurat ten tam nie jest kontrowersyjny. Czyli pierwsza po kilku minutach rozmowy niekontrowersyjna postać tak jest, w otoczeniu prezydenta. Zrównoważony, spokojny i kompetentny. W otoczeniu prezydenta elekta. Jeśli chodzi o kolejne nazwiska, senator z Alabamy, Jeff Sessions, został prokuratorem generalnym i ministrem sprawiedliwości. Bardzo istotna funkcja. Tak, ja tylko takie krótkie, formalne sprostowanie. Jeszcze nie został, bo jest, oczywiście to jest propozycja tego przejściowego gabinetu pana Trumpa. On jeszcze musi uzyskać aprobatę z większości Senatu. I tam będę zawsze, dopiero będzie walka o nominację, bo rzeczywiście wtedy demokraci zrobią wszystko, żeby niektóre kandydatury zablokować, aczkolwiek nie kontroluje Senatu, ale znów przewaga republikanów w Senacie nie jest tak duża, to jest 152-48. Czyli możemy powiedzieć, że prawdopodobnie prokuratorem generalnym i ministrem sprawiedliwości będzie prawdopodobnie też uchodzi za rasistę. Wytykają mu to w dyskusji, czy uchodzi za rasistę. A kto mu to wytyka? No, dziennikarze i politycy niektórzy, którzy nie podzielają jego poglądu. Otwarcie się o tym mówi w mediach amerykańskich. Szuka się właśnie jego wypowiedzi wcześniejszych, które świadczyły o tym, że to jest rasista. Nowym szefem CIA, pójdźmy dalej, ma być republikański kongresmen z Kansas, Mike Pompeo. Tak. O, to też bardzo wysoce kontrowersyjna postać. Strasznie nie lubi Hillary Clinton. On zorganizował to przesłuchanie w kongresie dotyczące właśnie Libii, tej afery libijskiej, gdy zabito ambasadora amerykańskiego. Także zwolennik Guantanamo, utrzymywania tego więzienia. Dość niebezpieczna postać, jeśli chodzi o jego poglądy. Panie doktorze, nasza rozmowa staje się dość przewidywalna. Ja wypowiadam nazwisko, a pan mówi o bardzo kontrowersyjna postać. Wygląda na to, że jak dotąd prezydent elekt otacza się, czy próbuje się otaczać osobami dość wyrazistymi, mówiąc eufemistycznie. To ładnie pan redaktor to nazwał. Wyraziści, tak, pod pewnym względem. Nie każdemu taka wyrazista się odpowiada, oczywiście. No, pan Trump ma prawo. Oczywiście zabiera sobie swoje pracownicy. Jeśli chodzi o ważne stanowiska w otoczeniu prezydenta, kolejną taką funkcją jest funkcja sekretarza stanu. Tutaj cały czas w grze są jeszcze dwa nazwiska. Tak, to jest właściwie najważniejsze stanowisko w administracji, trzeba przyznać, że zawsze po prawej stronie prezydenta siedzi sekretarz stanu, to już od czasów Washingtona. Więc tutaj jeszcze nie wiadomo, kto będzie na tym stanowisku, ale będzie piastował to stanowisko. W grę wchodzą właściwie do tej pory trzy nazwiska, wchodzimy teraz tylko dwa, bo ta pani gubernator Południowej Karoliny Haley to już ma być tym właśnie przedstawicielem Stanów Zjednoczonych w katarze głównej ONZ-u. ONZ ma trzy siedziby. Główna jest w ONZ-cie, dwie ma europejskie, w Genewie i Wilnie. Tam też, że masz reprezentantów na szczeblu ambasadorów. No tak przy okazji informuję, że to jest organizacja, która ma trzy siedziby. Jeśli chodzi o nominację na to stanowisko, to w grę wchodzi Mitt Romney, były kandydat Partii Republikańskiej na prezydenta. Jakbym przegrał tę nominację, był w Polsce, spotkał się z prezydentem Wałęsą.
Pan Prezydent wtedy krytycznie się o Obamie wypowiedział, jak pamiętam. Rywal polityczny pana Romnego przegrał tę nominację. No ma może wysoki status, jeśli chodzi o hierarchię Partii Demokratycznej, lewej republikańskiej. To jest to postać, która się ceni. To jest pan zamożny, to jest uchodzi za męża stanu. Krytykował wcześniej pana Trumpa w kampanii wyborczej. Uważał, że on nie dorósł do tego, żeby być prezydentem. Prezydentem temperamentu, umiejętności oceny sytuacji i tak dalej. Ja sobie na to powiedział. Wydaje mi się, że pan Trump go zaprosił do siebie i nagłośno po to, żeby wykazać, proszę bardzo, mój były przeciwnik teraz jest ze mną. Prawdopodobnie on nie uzyska nominacji ze względu na to, że to jest zbyt silna osobowość i prawdopodobnie według mnie z panem Trumpem to oni by nie mogli współpracować. I ma wysoki status społeczny i polityczny. Także według mnie to była taka zagrywka o charakterze promocyjnym, propaganda dla pana Trumpa. Natomiast drugi, jeszcze pan Giuliani, Rudy Giuliani, wydaje mi się, że nie, też nie dlatego, że będzie miał problemy z uzyskaniem rzeczywistej akceptacji w Senacie, bo on ma duże interesy z wieloma firmami zagranicznymi i to mogą mu wyciągać badacze jego powiązania, pana Giulianiego z innymi firmami zagranicznymi. To może być taki czynnik, który może osłabić jego pozycję i może nawet pan Trump nie zgodzi się na to, żeby go przedstawić formalnie. Także to jest otwarta sprawa. Nie wiadomo, kto będzie w sekretarzu stanu do tej pory według mnie. Chociaż Rudolf Giuliani, jako burmistrz Nowego Jorku, miał swoje zasługi, prawda? To trzeba walczyć najmniejsze nawet przestępstwa, bo inaczej się tego nie wyeliminuje. I rzeczywiście był wzorem dla innych. Pamiętam, że ten główny policjant w Nowym Jorku w tamtych czasach później został zaangażowany przez władze miasta Los Angeles, żeby walczyć przestępczość Los Angeles, mu się już nie udało. Nie powtórzył tego, co zrobił w Nowym Jorku. Czyli przywrócenie bezpieczeństwa w Nowym Jorku to jedna z ważnych zasług Rudolfa Giulianiego sprzed kilku lat, kiedy jeszcze był burmistrzem Nowego Jorku. A druga to bardzo mocne, bardzo wyraźne wsparcie dla obecnego prezydenta elekta Donalda Trumpa w czasie kampanii wyborczej. Od samego początku go popieram i to sposób zdecydowany. Tak. Ale jego kandydatura, jak pan powiedział, może nie przejść. Może nie przejść, ale nie wiem, czy w ogóle sam też będzie zainteresowany. Bo to wie pan, być sekretarzem stanu takiego państwa jak Stany Zjednoczone, to co to oznacza? Trzeba mieć dużo czasu dla państwa, nie dla siebie, nie dla rodziny. Trzeba podróżować, przygotowywać się. To jest bardzo ciężkie zadanie. Nie wiadomo, czy jemu się będzie chciało to wykonać. Czy są jeszcze jakieś ważne nazwiska, które powinniśmy wymienić, a które nam umknęły jak dotąd, czy możemy przejść do kwestii ogólniejszych? No tak się zastanawiam. Ten moment pan Pio został już wymieniony. Tak, to właściwie według mnie tak. Można byłoby wspomnieć o zięciu pana Trumpa, Kutchnerzek, który jest milionerem. Milionerem odgrywa ważną rolę prawdopodobnie w przygotowywaniu tych kandydatur. Wyeliminował już Christiego, bo Christie, ten gubernator New Jersey, wchodził w grę jako osoba, która może uzyskać bardzo ważne stanowisko w administracji Trumpa. Podobno ten Kutchner już go wyeliminował i wszystkich jego ludzi odsunął na bok. Dlaczego? Dlatego, że jak był prokuratorem Christie wcześniej, to jego ojca ukarał i nawet wsadził go do więzienia. Doprowadził do jego sądu, oczywiście wskazuje, no, ale jako prokurator skutecznie zadziałał i doprowadził do tego, że jego ojciec został skazany na za więzienia, przestępstwa podatkowe i tak dalej. I podobno nie może tego wybaczyć ten syn panu Christiemu i go już odsunę. A jeśli chodzi o sprawy ogólniejsze, pan wspomniał, że nominacja dla byłego konkurenta na wyborach na stanowisko sekretarza stanu była swego rodzaju zagrywką polityczną ze strony Donalda Trumpa. A może jednak Donald Trump po tym jak wygrał wybory, po tym jak stał się już prezydentem elektem, nieco zmienia ton, bo przecież przy okazji święta Dziękczynienia w Stanach mówił, że Ameryka, Stany Zjednoczone to nasz wspólny dom. No tak, to wszyscy tak mówią. Natomiast wie pan, jemu bardzo zależało ze względów osobistych, bo to jest bardzo ambitny pan, żeby być prezydentem. Jako człowiek bardzo zamożny, stał się rzecznikiem interesów tych mniej zamożnych, którym się nie powiodło. To oczywiście była gra
polityczna. I zobaczymy, co z tego wyjdzie, jeśli chodzi o praktyczną politykę. A jak już mi się udało osiągnąć ten cel, mimo że uzyskam prawie 2 miliony mniej głosów niż pani Clinton, to już jest zadowolony teraz i teraz już się zmienia, już się czuje prezydentem i widać, że zmienia swój język, to już jest tak napastliwy, agresywny język jako poprzednio. Już nie krytykuje totalnie administrację, wszystkie poprzednie administracje, które doprowadziły do tego, że Ameryka jest najbardziej w rodzinie, to jest nieprawda oczywiście, że oni z tym wielkim zbawcą Ameryki, czy głosujcie na mnie, to zobaczycie, ja tutaj zbawię Amerykę, bo Ameryka first, interesy amerykańskie first, wszystko first. Dzięki temu oczywiście udało mu się uzyskać poparcie tych mniej wyrobionych politycznie obywateli amerykańskich, tych mniejszych miejscowości, którzy nie wierzyli w to. To człowiek, który myśli racjonalnie, który ma pojęcie o polityce, o gospodarce, to nie da się nabrać na takie obietnice. A przy okazji zdaję sobie sprawę, że ten człowiek, który chce wyprowadzić naród przeciwko elitom, przeciwko establishmentowi, w jakimś sensie jednak częścią tego establishmentu również jest. Tak, oczywiście, że tak miał kontakty z tym establishmentem i jest oczywiście integralną częścią tego establishmentu i będzie, to nie ulega wątpliwości. Natomiast popsuje dużo, jeśli chodzi o kontakty zewnętrzne Stanów Zjednoczonych. Pogorszył, już się pogorszył zdecydowanie wizerunek Stanów Zjednoczonych w świecie. Istnieje wiele obaw. Następnie... No, gdy pan poprawił się wizerunek dolara w ostatnich dniach, co odczuła chociażby złotówkę. Tak, to kurs dolara się poprawił. Ale to jest krótkofalowe. Zobaczymy, co będzie dalej. Ale wie pan, już się wycofuje z układu pacyficznej strefy wolnego handlu. Wcześniej negocjowano, to teraz się z tego wycofuje. To, co to oznacza, że państwo Stany Zjednoczone stają się powoli państwem? O ile wybaczy, to podpisuje się układ, prowadzi się negocjacje i nagle się z tego wycofuje. Następnie grozi się państwom na to, że o ile nie będą się wywiązywali ze swoich obowiązków dotyczących nakładów wydajnych, to Stany Zjednoczone będą różnicowały te państwo pod interesy i skłonność do udzielonej im pomocy wojskowej, które będą zagrożone. To też nie świadczy o tym, jak na ile przewidywalne jest polityka amerykańska. A jeśli chodzi o to wycofywanie się ze słów czy z obietnic, które były składane jeszcze w trakcie kampanii wyborczej, to ostatnio chyba przeszła do panu Trumpowi ochota, żeby ścigać Hillary Clinton, bo takie zapowiedzi w trakcie kampanii też się pojawiały. A tak prawdopodobnie posługa tego Fina, który właśnie odbudował jego kampanię, to wspierał. No, oczywiście, że tak. Ja to od samego początku było wiadomo, że on nie sam strony jest to nie może prezydent wsadzić nikogo do więzienia. Może najpierw zrobić wszystko w obecnictwie prokuratora generalnego, żeby oczywiście tą osobę osądzić, ale osądzić poczekaj. Uprzykrzyć jej życie na przykład. Proszę, uprzykrzyć jej życie. To może, można to wykrzyczyć, ale pani Hillary Clinton ma na tyle mocno pozycję i wpływy, że to nie byłoby tak łatwo zakładając sprawę. To byłoby bardzo ryzykowne. Obamacare, reforma systemu zdrowia wprowadzona przez ustępującego prezydenta Stanów Zjednoczonych również okazuje się w ostatnich dniach nie mieć taką złą, jaką była jeszcze w trakcie kampanii wyborczej. Tak, bo to wszystko była propaganda wyborcza. Obietnice propagandowe wyborcze, obliczone na to, żeby pozyskać jak najwięcej poparcia tych wszystkich, którzy nie są zadowoleni z istniejącego stanu rzeczy. Tacy zawsze są. Czy na granicy amerykańsko-meksykańskiej stanie mur, czy wystarczy płot? Bo tak w koncercie też się pojawił w ostatnich dniach mur, że zdaje mi się nie potrzebny. To pewnie jest zbudowany. Mam jedno, chodzi o ogrodzenie, że pan będzie odstawił do nas, to oczywiście jest bardzo wysokie ogrodzenie. Może on mówi na to mur, ale oczywiście nie. To jest bardzo kosztowne przedsięwzięcie. Po pierwsze, to drugi, on powiedział, że obiecał, że to Meksyk za to zapłaci, czyli państwo meksykańskie, no oczywiście bardzo dużo rajczyków. Takie ulegu, do jakiej racji przyda państwo meksykańskie, nie oświadczy na to, że finansowe życie tego typu przedsięwzięcie. Skoro mówimy o relacjach z innymi krajami, to jedno kluczowe pytanie jeszcze, na które powiem, musi się pojawić. Co dalej z kontaktami Waszyngton, Moskwa? No tutaj jest wielka niewiadoma. Cały czas. Cały czas nie wiadomo.
Wydaje mi się, że nie będzie jakiegoś nowego resetu. Tutaj u Maryczka byliśmy. To jest dzięki moim telefonom zainstalowali światłowody. Bardzo silną pozycję partii republikańskiej, iż ostrzegają pana Trumpa, że nie popełnia błędy w tej sytuacji. To już popełnił błąd. Ale mamy za tak grosze, jeśli telefon w Chinach, to ja będę płacił. Wszyscy się tak przekonali, że to jest troszkę inny partner niż partner niż państwa zachodnie. Że nas jest trochę innym partnerem. Niezależnie od naszego stanowiska bardziej czy mniej przychylnego stosunku do Rosji, zawsze ma swoje interesy. Znam już pierwsze nazwisko z otoczenia prezydenta elekta Donalda Trumpa. Zaprzysiężenie nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych za kilka tygodni. 20 stycznia, jak wspomniałem, pierwsze nazwiska już znamy, chociaż cały czas jeszcze chyba jednak decyzja znaczy zapytania. Oczywiście też wszystko zaczęło się wyprawić, może się jeszcze odnaleźć, bo ja akurat ten niektóre sygnały, gdzieś wypadnę, będą mi. Doktor Zygmunt Janiec, Uczelnia Łazarskiego i Uczelnia Bistula. Bardzo dziękuję. Dziękuję ślicznie. Wojtek, utarga mną czasem taka chęć, żeby coś stworzyć, coś własnego, połączyć znane elementy w oryginalny sposób. To może stwórz własny zestaw AGD i więcej elementów połączysz, tym taniej i wszystko będzie oryginalne. Wojtek i Ireneusz polecają. AGD w zestawie taniej aż do 10%. Na przykład szczoteczka Oral-B, golarka i depilator Brown w zestawie taniej o 114 zł. Sprawdź na saturn.pl. Co ty? Technologia tak ma. Mamy, tak, zapłacone, kaszle. Od czwarca podaje jej pół neo leczy kaszel, działa przeciwzapalnie i pozwala szybko pokonać chorobę. Sprawdzony lek, gdy dziecko jest chore i kaszle, więc kiedy zamikieramy na filtr, leczymy objawowe, w przebiegu chorób zawalnych od szczelin płuc. Leczenie nie może pomóc rozpoczęcia leczenia, gdy dochodzi do przeciwwskazania. Dla wrażliwości na którąkolwiek substancję nie stosować użycie poniżej 2 lat. Aflowarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Z definicji dodatkowa dozówka jest po to, by ułatwiać życie. Bo jak dostaniesz coś ekstra, to po to, by było ci lżej, a nie na odwrót. W Eurobanku doskonale to rozumiemy. Dlatego przenieś do nas swoje kredyty i zapytaj, ile dodatkowej gotówki możesz dostać bez zwiększania swoich rat. Udzielenie kredytu konsolidacyjnego dostępnego w kwotach od 2000 zł do 150 tysięcy zł na okres od 3 do 180 lat, w tym możliwość otrzymania dodatkowej gotówki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej i wnioskowanej kwoty kredytu. Szczegóły, w tym regulamin udzielania pożyczek i kredytów przez Eurobank S.A., opłaty i prowizje dostępne są na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku S.A. Eurobank. Na co dzień. Dlaczego tak wiele Polek wybiera Total dla kobiet? Nie, wybiera i wzmacnia organizm. Total dla kobiet ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Witotal dla kobiet to dla nas najlepsze rozwiązanie. Wszyscy są w internecie. Ja bym jak się ktoś czegoś boi, to lepiej, żeby może nie był w internecie, prawda? Jak są złodzieje pod krawatem rozkradli na 50 miliardów, to może lepiej, żeby nie byli w internecie. Jak się baba wyproszyła, tutaj gdzieś tam poleciała, a dyrektorowi coś powiedziała, słuchaj, to, a ta Zofia Maciej Dewątka mówi, że ten Dąbrowski to jest komuchem. Ja mówię, słuchaj, oni niedługo spadną z tego Teatru Wielkiego, bo Żydom muszą Janek Witek powiedział zadać kulturę. 21. Sensacyjnie niskie ceny w Media Expert i na Media Expert. No bo tak, to jak jakaś Żydówa lata, to jakiś coś. Ja nie czego to się boisz.
A tutaj w tym teatrze serii operacji przedstawił stroje Jadwiga Królowa Elżbiety Kot. I to wszystko zniknęło. Czy w Muzeum Teatralnym nie ma nic, tylko na ścianach są żydowskie malunki. A na półach jest, były portrety Modrzejewska, śpiewaczek operowy, teatru. Też tego nie ma, są to wyciągnięte. Ja to wiesz, robię program taki, komentarze Radia Konfisa. I to wszystko wyjdzie. Mówię! Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Co jest? To jest 15. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Opozycja krytykuje proponowane zmiany w strukturze Trybunału Konstytucyjnego. W Sejmie jest kolejny projekt ustawy autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Nie ma żadnych takich, wiesz? Nie. Jestem gotów przeprosić działaczy organizacji pozarządowych, którzy mogli się poczuć dotknięci wypowiedziami, które się na ten temat oświadczył wicepremier Piotrowski. A jest taki kawałek, można, ale to było 189, a my płacimy 79. No to pamiętajmy o słodyczach, które przynoszą radość na twarzach dzieci, patrząc w takich prezentach świątecznych. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Adrianna Calińska-Czaniecka, zapraszam. W Sejmie jest kolejny projekt ustawy dotyczący Trybunału Konstytucyjnego. Jego autorami są posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Projekt wprowadza ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału, nad którymi toczą się prace w Parlamencie. W myśl propozycji w 2018 roku ma zostać zlikwidowane Biuro Trybunału, które zastąpią Kancelarię Trybunału i Biuro Służby Prawnej Trybunału. Na ten zapis zwraca uwagę poseł Platformy Obywatelskiej. Nawet nie o to chodzi, to chodzi o treść. Dobra, Radę. Pracownicy Trybunału Konstytucyjnego muszą czuć oddech posła na razie, Kamińskiego na swoich plecach. Nie mogą wiedzieć, co ich czeka w przyszłości. To ma być ta niepewność. Trybunał ma być rozbijany od środka. To jest czysto rewolucyjne, destrukcyjne działanie PiS-u. Zdaniem Kamili Gasiuk-Pichowicz z Nowoczesnej, głównym celem kolejnej ustawy jest doprowadzenie do tego, by Trybunałem Konstytucyjnym kierował nominat Prawa i Sprawiedliwości. Między innymi jeden z zapisów stanowi o tym, że prezydent będzie miał prawo mianować osobę, która będzie kierowała pracami Trybunału Konstytucyjnego podczas wakatu na stanowisku prezesa. Jest to rozwiązanie niezgodne między innymi z zasadą trójpodziału władzy, ale także z zapisami, które w Konstytucji mówią o tym, że mamy funkcję wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego, czyli mamy osobę, która kieruje pracami Trybunału Konstytucyjnego podczas wakatu na tym stanowisku. Zarzuty odpiera senator Prawa i Sprawiedliwości Jan Maria Jackowski. Polityk tłumaczy też, dlaczego w projekcie ustawy jest mowa o powołaniu osoby pełniącej obowiązki prezesa Trybunału. Na razie mamy taką sytuację, że pan prezes Rzepliński odmawia uczestnictwa w zgromadzeniu sędziów Trybunału Konstytucyjnego, nie zaprasza osób, które zostały wybrane przez Sejm i złożyły ślubowanie. W związku z powyższym wszelkie decyzje takiego gremium, które z wyraźnym naruszeniem prawa i według prywatnego widzimisię prezesa Trybunału Konstytucyjnego są obarczone wadą prawną. W projekcie ustawy, który trafił do Sejmu, wczoraj po południu zajęto się wyborem prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Autorzy chcą, by w przypadku niedokonania tego wyboru we właściwym czasie wprowadzić instytucję dostosowującą, czyli sędziego pełniącego obowiązki prezesa Trybunału. Wybierze go prezydent spośród sędziów Trybunału o najdłuższym stażu w sądownictwie lub w administracji państwowej szczebla centralnego na stanowiskach związanych ze stosowaniem prawa. Wicepremier Piotr Gliński oświadczył, że jest gotów przeprosić działaczy organizacji pozarządowych, którzy mogli się poczuć dotknięci wypowiedziami w debacie o tych organizacjach. Wicepremier i minister kultury zapewnił, że rząd uważa organizacje pozarządowe za niezbywalny element demokratycznego państwa. Piotr Gliński powiedział, że niektóre organizacje i działacze zostali w obecnej debacie przedstawieni w sposób krzywdzący. Osobiście czuję się zobowiązany do złożenia przeprosin. I tak na przykład, mówiąc bardziej konkretnie, jestem gotowy przeprosić panią Zofię Komorowską, czy panią Różę Rzeplińską, czy pana Jana Jakuba Wygnańskiego, w związku z tym, że te osoby były stawiane w krytycznym świetle, w związku z tym, że sektor pozarządowy czasami realizuje jakieś rzeczy w sposób niewłaściwy.
Piotr Gliński podkreślił, że rząd przygotowuje rozwiązania mające ułatwić działalność organizacji pozarządowych i zapewnić im równy dostęp do środków finansowych. Dodał, że organizacje te powinny być wspierane przez państwo. Kilka tygodni temu niektóre media informowały, że organizacje pozarządowe, we władzach których były m.in. córka byłego prezydenta Zofia Komorowskie, a i córka prezesa Trybunału Konstytucyjnego Róża Rzeplińska, korzystały z publicznych pieniędzy i otrzymywały dotacje od amerykańskiego finansisty i filantropa George'a Sorosa. Centralne Biuro Antykorupcyjne wykryło nieprawidłowości przy finansowaniu projektu kulturalnego w Małopolskim Urzędzie Marszałkowskim. Chodzi o dotację 2 milionów złotych przeznaczoną na projekt Otwarta Twierdza dla jednej z fundacji mającej się zajmować ochroną zabytków. W krakowskim Forcie Tonie fundacja miała utworzyć muzeum, ale nie miała m.in. zgody na budowę, mówi Piotr Kaczorek z CBA. Co skutkowało wypłatą blisko 2 milionów złotych nienależnego do finansowania na projekt o charakterze muzealnym. Ustalenia funkcjonariuszy CBA wskazują, że projekt został zrealizowany nieprawidłowo, bez pozwolenia na budowę. Wydatki były ponoszone niezgodnie z obowiązującymi procedurami. Terminy nie były zachowane, a jego cel nie został osiągnięty. Marszałek Małopolski Jacek Krupa zapewnia, że dofinansowanie zostało przyznane i wypłacone zgodnie z prawem, a brak zezwolenia na budowę wyszedł na jaw w czasie kontroli przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski. Wniosek był złożony, aplikacja prawidłowa została pozytywną ocenę, bardzo wysoką. Realizacja przebiegała prawidłowo do momentu, w którym prowadziliśmy kontrolę końcową. W tym momencie okazało się, że tego zezwolenia nie ma. To zezwolenie zostało uzupełnione, więc zostały spełnione wszystkie przesłanki wynikające z prawa, z procedur związanych z realizacją projektu w Unii Europejskiej. CBA złożyło już zawiadomienie do prokuratury. Zdaniem funkcjonariuszy doszło do niedopełnienia obowiązków przez pracowników urzędu. Od rana gęsta mgła utrudnia pracę warszawskiego lotniska Chopina. Rzecznik portu lotniczego Przemysław Przybylski powiedział, że podróżni wciąż muszą się liczyć z opóźnieniami. Odwołano 11 lotów, głównie krajowych, do Gdańska, Krakowa czy Wrocławia. Nie odleciały też samoloty do Sztokholmu i Dublina. Według prognozy około 16:30 mgła powinna ustąpić. Wczoraj rano problemy z powodu mgły miało lotnisko w Poznaniu. Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski ma nadzieję, że po pokonaniu państwa islamskiego relacje gospodarcze między Polską i Irakiem znów będą się rozwijać. W Warszawie przebywa z roboczą wizytą szef irackiej dyplomacji. Ministrowie rozmawiali o kwestiach politycznych, gospodarczych oraz współpracy kulturalnej i naukowej. Podpisali memorandum o porozumieniu w sprawie współpracy między resortami spraw zagranicznych obu krajów. Sylwia Białek. Witold Waszczykowski powiedział, że Polska od lat jest członkiem koalicji, które próbują pomóc w zaprowadzeniu pokoju w samym Iraku i w jego najbliższym otoczeniu. Wyraził nadzieję, że po pokonaniu tak zwanego państwa islamskiego wznowiona zostanie współpraca gospodarcza zawieszona ze względu na stan bezpieczeństwa. Irak zajmuje bardzo ważne miejsce w polskiej polityce zagranicznej i polskiej polityce bezpieczeństwa. Zaznaczył, że sytuacja w Iraku i wokół niego wpływa nie tylko na bezpieczeństwo na Bliskim Wschodzie, ale również w Europie. Abdulkarim Hamza al-Jafari przedstawił przebieg ostatnich walk o Mosul, w których, jak mówił, uczestniczą różne formacje wojskowe. Przykładamy szczególną wagę do walki z państwem islamskim. Chciałbym wskazać, że w szeregach tego ugrupowania walczą bojownicy ze 100 krajów całego świata, więc to nie jest tylko sprawa Iraku. Szef dyplomacji poinformował, że z ministrem Waszczykowskim rozmawiał o wczorajszym zamachu w Iraku, w którym zginęło około 80 osób, a 120 zostało rannych. Do ataku przyznało się tak zwane państwo islamskie. Sylwia Białek, Polskie Radio. Brexit zuboży brytyjskie gospodarstwa domowe średnio o 1250 funtów rocznie, szacuje Niezależny Instytut Studiów Fiskalnych. Opiera on swoją prognozę na ocenach Urzędu Odpowiedzialności Budżetowej, którego rolą jest analizowanie finansów państwa na potrzeby brytyjskiego rządu. Z Londynu Grzegorz Drymer. Instytut Studiów Fiskalnych zauważa, że wzrost płac realnych zatrzymał się już w 2008 roku, ale Brexit przedłuży ten trudny okres na kolejne co najmniej 4 lata do końca dekady. Mniej odczują to emeryci dzięki hojnej formule rewaloryzacji, ale ucierpi standard życia rodzin uzależnionych od regularnych płac. Kłóci się to z optymizmem kanclerza skarbu Filipa Hammonda, który powiedział w środę w Izbie Gmin. Dla tych, którzy twierdzą, że obecne ożywienie gospodarcze dotyczy tylko Londynu i okolic, mam informację, że każdy z krajów i regionów Wielkiej Brytanii ma dziś rekordową liczbę zatrudnionych. Odbudowa rynku pracy dotyczy wszystkich, mówił kanclerz. Dyrektor Instytutu Studiów Fiskalnych podkreśla jednak, że wzrostowi zatrudnienia nie towarzyszy
sposób wzrost zarobków. Paul Johnson powiedział internetowej gazecie The Independent, że obecna dekada będzie pod tym względem najgorsza przynajmniej od czasu II wojny światowej, a może nawet wielkiego kryzysu lat 20. i 30. zeszłego wieku. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drywan, Londyn. W stolicy Alzacji i Strasburgu rozpoczął się najbardziej znany we Francji i najstarszy w kraju świąteczny jarmark. W tym roku będzie nieco skromniej ze względu bezpieczeństwa. Zmobilizowano w tym celu specjalne oddziały wojska i policji. Strasburg od wielu lat uznawany jest bożonarodzeniową stolicą Francji. W całym kraju nie ma drugiego takiego miasta, w którym święta obchodzi się tak uroczyście. Tradycja jarmarku zwanego Christkindlmarkt sięga XVI wieku. W centrum miasta plasy, uliczki wokół katedry są bogato ozdobione. Postawiono blisko 500 straganów z prezentami, piernikami i grzanym winem. W pośrodku miasta na placu Kleber stoi zdobiona ponad 30-metrowa choinka, tradycyjnie przywieziona z pobliskich Wogezów. Liczne imprezy kulturalne sprawiają, że Strasburg podczas 4 świątecznych tygodni odwiedza blisko 2 miliony turystów. W tym roku będzie ich zapewne mniej. Z myślą o bezpieczeństwie odwołano część imprez. Do centrum miasta można dojść jedynie w specjalnie oznaczonych miejscach kontrolowanych przez wojsko i policję. Tajemnicą poliszynela jest, że wśród niemal wszędzie obecnych Mikołajów rozdających słodycze są funkcjonariusze bezpieczeństwa. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Dedal. Po raz 20 banki żywności zachęcają do wsparcia świątecznej zbiórki żywności. Przez cały weekend na terenie sklepów w całej Polsce część zakupionych produktów przekazać będzie można wolontariuszom. Jedzenie trafi do najbardziej potrzebujących. O szczegółach inicjatywy reporter Polskiego Radia 24 Lucja Nąszówka. Po raz 20 banki żywności zachęcają do wsparcia świątecznej zbiórki żywności. W tegoroczną zbiórkę żywności zaangażowało się ponad 3,5 tysiąca sklepów w ponad 600 miastach w kraju. Wsparcie inicjatywy nie wymaga specjalnego wysiłku, bo wolontariusze, a w tym roku będzie ich ponad 50 tysięcy, dyżurować będą na terenie marketów, które zdecydowały się uczestniczyć w projekcie. To właśnie wolontariuszom na terenie tych sklepów przekazać będzie można zakupione produkty. Jakie? Wyliczał je prezes Federacji Polskich Banków Żywności Marek Borowski. W tych dniach nasi wolontariusze proszą o takie podstawowe produkty, które są potrzebne, ale też których brakuje w magazynach banków żywności, takie jak cukier, olej, mąka, przetwory warzywne, przetwory owocowe, batalie. Oczywiście też pamiętajmy o słodyczach, które przynoszą radość na twarzach dzieci, paczkach, takich prezentach świątecznych. Tegoroczny cel jest ambitny, ale nie niemożliwy do osiągnięcia, zapowiada prezes Borowski, wyliczając, że banki planują zebrać w weekend ponad 1000 ton żywności. Uważamy, że jest to osiągalne. W poprzednich zbiórkach uzyskiwaliśmy około 900 ton żywności, a w ogóle od początku istnienia akcji zebraliśmy już ponad 9 milionów kilogramów żywności. Akcja potrwa do niedzieli, ale tu mowa tylko o zbiórce. Banki żywności wspierać będzie można także po weekendzie. Każda osoba, która chciałaby wesprzeć działania Banku Żywności, może wysłać SMS-a o treści pomagam pod numer 73265 i 3 zł za każdego SMS-a zostanie przeznaczone na działalność Banku Żywności. Żywność zebrana w marketach trafi do magazynów, skąd banki żywności przekażą je lokalnym organizacjom społecznym. Jej odbiorcami będą hospicja, domy samotnej matki, schroniska dla ofiar przemocy, noclegownie dla bezdomnych, jadłodajnie dla ubogich, domy dziecka i świetlice środowiskowe. Lucja Nolszówka, Polskie Radio 24. 450 wystawców z 50 krajów. W Warszawie trwają największe targi branży turystycznej w Polsce. Podczas 2 dni Tiki Warsaw zainteresowani mogą zapoznać się z ofertą turystyczną państw z całego świata. Obecni są zarówno wystawcy i z Europy. Joanna Kuźma, biuro prasowe MT Targi Polska. Ale też z takich egzotycznych miejsc jak Ameryka Środkowa, bardzo wielu wystawców azjatyckich. Silnie reprezentowana jak zwykle jest też Afryka i Karaiby. Krzysztof Piątek, prezes Neckermann Polska. Najważniejsze dla nas kierunki w sezonie 2017 będą w Grecji, Bułgarii, Hiszpania. Rumunia jest w tym roku krajem partnerskim. Polacy są ważną grupą dla Rumunii, dla turystyki Rumunii. To też pokazuje, że coraz więcej Polaków tam jeździ. Rzeczywiście jest to kraj, który jest w dalszym ciągu jeszcze nieodkryty. Można uprawiać wędrówki szlakami Karpat, czy wypoczynek nad Morzem Czarnym. Do tego już najlepiej zachęcą sami wystawcy na swoim stoisku, na którym również bardzo wiele się dzieje. Mnóstwo lokalnego folkloru jest pokazywane, więc myślę, że po wizycie na stoisku na pewno można nabrać ochoty na wyjazd właśnie do tamtego kraju.
Targi turystyczne Titi Warsaw potrwają do jutra. Na sobotę zaplanowano m.in. spotkanie z podróżnikami. Bezpłatny wstęp na targi przewidziano dla wszystkich, którzy na miejscu dokonają rejestracji. Prognoza pogody. Dzisiaj pochmurno, na południu Polski miejscami deszcz lub mrzawki. Temperatura od 3 stopni na północnym wschodzie do 4 w sierpniu na pozostałym obszarze. Wiatr słaby na przeważającym obszarze północnym, tylko na krańcach północnych i zachodnich. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Tylko w piątek w MediaMarkt. Kultowy Black Friday. Specjalnie z tej okazji pralka Beko o załadunku 7 kg z silnikiem inwerterowym. W wyjątkowej cenie 1299 zł. Tylko w piątek, tylko w MediaMarkt. MediaMarkt. Mamy okres grypy i przeziębienia. Rozmawiamy z dr Klaudią Zawilską. Pani doktor, co pani stosuje, żeby nie zachorować? Stosuję rutynę CEMET, która pozwala uniknąć infekcji dróg oddechowych, a także pozbyć się pierwszych objawów choroby. Rutynę CEMET to idealne rozwiązanie dla pani, a dla pacjentów? Polecam ją także pacjentom. Stosując rutynę CEMET, szybciej wracają do zdrowia i są odporni na zachorowania. Czyli już wiemy, o co pytać w aptekach. Wyrób medyczny rutynę CEMET, polecana przez lekarzy w okresach grypy i przeziębienia. Każdy kucharz wie, że jeśli chodzi o warzywa i owoce, najważniejsza jest świeżość. Bo to, co dobre, powinno być świeżo zerwane, świeżo zebrane i przede wszystkim codziennie dostarczone prosto na ryneczek Lidla. A już teraz na ryneczku Lidla. Idealne do sałatek. Pomidory koktajlowe tylko zł 77 za 250 gramów. Zł 77. A egzotyczny słodki owoc kakao. Jedynie 3,99 za kilogram. 3,99. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Każdy z nas zna kogoś, kto chrapie i nic dziwnego, bo na tę dolegliwość cierpi aż około 13 milionów Polaków. Zgadza się. Wielu moich pacjentów ma problem z chrapaniem. Polecam im wyrób medyczny Desnoran. Desnoran? Tak. Spray do nosa Desnoran działa na najczęstszą przyczynę chrapania. Bardzo wysoką skuteczność działania Desnoranu potwierdziły badania kliniczne. W takim razie powtórzmy to jeszcze raz. Desnoran. Skuteczne rozwiązanie na chrapanie. Witam, Karol Strasburger. Dziś w programie gościmy panią Ewę, która z mężem zastanawia się nad zmianą sprzedawcy energii elektrycznej. Pierwsze pytanie. Co należy sprawdzić przy zmianie sprzedawcy? Nie wiem. Może cenę prądu? Gdy w grę wchodzą twoje pieniądze, nie ma miejsca na zgadywanie. Sprawdź identyfikator osoby, którą wpuszczasz do domu. Zapoznaj się z ofertą i jej warunkami. Pamiętaj, że masz 14 dni na odstąpienie od umowy. Wejdź na toe.pl i dowiedz się więcej. Nie zgaduj. Sprawdź, kto sprzedaje ci energię. Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok. Ciągle gęsty katar, ból głowy przy pochyleniu. Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Ale ulga, uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Na zatoki i gęsty katar już tylko Irigasin. Fajnie, że można dokupić same saszetki Irigasinu. Warto mieć zapas, bo gdy jest zimno, zatoki bolą mnie częściej. Wyrób medyczny Irigasin. Od razu lepiej dla zatok. To już dzisiaj, aż do 21:00, sensacyjnie niskie ceny w Media Expert i na MediaExpert.pl. Na 18 na zegarze w kalendarzu piątek, 25 dzień listopada. Jakub Kukla, witam i zapraszam do godziny 17. Rosja zapowiada rozmieszczenie na stałe w obwodzie kaliningradzkim rakiet typu Iskander. Ma to być według Kremla odpowiedź na działania NATO na jego wschodniej flance. Dodatkowo Rosjanie wprowadzili za uzbrojenie obrony wybrzeża rakiety typu Bastion. Gość Polskiego Radia 24. Naszym gościem jest Jakub Palowski, portal defense24.pl. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie Jakubie, proszę o pomoc, bo idę o zakład, że statystyczny słuchacz radia być może słyszał już nazwy rakiet typu Iskander czy Bastion, ale nie do końca wie, co się kryje za tymi nazwami. O jakim sprzęcie mówimy? Mówimy o nowoczesnych systemach rakietowych, które zostały, które są wprowadzane na wyposażenie sił zbrojnych Rosji w ramach modernizacji i które bądź już zostały rozmieszczone w obwodzie kaliningradzkim, bądź też są planowane do rozmieszczenia w tamtym rejonie. Jeżeli chodzi o system S-400, może zacznijmy od niego.
To jest system przeciwlotniczy dalekiego zasięgu, jak również przeciwrakietowy. No, z punktu widzenia Polski taką najważniejszą cechą charakterystyczną tego systemu jest jego zasięg. Z wykorzystaniem pocisku starszego typu jest gdzieś około 250 km, natomiast z wykorzystaniem docelowych pocisków jest to około 400 km. To oznacza, że może on zwalczać cele powietrzne z samolotu czy rakiety manewrujące nie tylko na terytorium obwodu kaliningradzkiego, ale także na części terytorium Polski. Więc tak, użycie takiego systemu przez potencjalnego przeciwnika mogłoby co najmniej utrudnić operacje powietrzne lotnictwa polskiego czy lotnictwa NATO w wypadku zagrożenia również nad naszym obszarem Polski. A to w Radzie Maryja wiem, ale proszę Państwa, jeszcze w dzień jak dzień, ale w nocy Radio Maryja jak wyją, to jest, po prostu mnie to denerwuje, że tacy głupi są ludzie. I czy ten Pan Bóg to nie da się przebłagać, jeżeli ktoś nie mądrzy, nielogiczny, niezgodnie z prawdą. Bóg nie jest oszukańczy. To oni wyją, przebłagają i żebrze. I żyjcie nam, spuśćcie nam przywiele. Co to ma do rzeczy? Bóg kocha prawo. Jeżeli drugie przykazanie zostało z Biblii wyrzucone, my tutaj na ten temat trąbimy i po polsku, i po żydowsku, i po chińsku. Tak, żebyście Państwo się zorientowali. O co tu chodzi? Za pomocą konwencjonalnych głowic. Podkreślam, że zarówno S-400, jak i Iskander są systemy mobilne. Czyli nawet jeżeli nie byłoby proszę Państwa, oto bajka. Była sobie skłasza hrajka. To zawsze mogłyby zostać, wyrzucone. Tylko zerujemy. Wspomniał Pan, że być może Iskandery i rakiety typu Bastion już się w obwodzie kaliningradzkim znajdują, a jeśli nie, to być może za niedługo tam się znajdą i pozostaną na stałe. Takie są przynajmniej zapowiedzi rosyjskie. Z drugiej strony Rosjanie straszą, w cudzysłowie oczywiście mówiąc, Polskę Iskanderami już od lat, już mniej więcej od roku 2008. To znaczy tak, no to jest system rakietowy, który został wprowadzony na wyposażenie rosyjskiej armii w ostatnich latach. On daje znacznie większe możliwości od systemu rakiet taktyczno-operacyjnych, który jest obecny w jednostce stacjonującej w obozie kaliningradzkim, czyli powstaje, bo tamten ma zasięg tylko 20 km, a to jest znacznie mniej. Rosjanie chcą oczywiście zastraszyć Polskę, czy szerzej mówiąc, państwa NATO i przedstawiają prowadzenie Iskanderów jako rzekomą odpowiedź na rozmieszczenie na przykład w Polsce elementów systemu obrony przeciwrakietowej dla Europy, który jest budowany przez Stany Zjednoczone, jak również na rozmieszczenie w Polsce i w krajach bałtyckich batalionowych grup bojowych. Chciałbym natomiast zaznaczyć, że rozmieszczenie Iskanderów w Kaliningradzie mogłoby mieć miejsce również niezależnie od tych czynników. No mówiło, jak Pan zauważył, mówiło się o tym od dawna, jeszcze w okresie, kiedy o wzmocnieniu wschodniej flanki w takim kształcie, jakim będzie to mieć miejsce po szczycie w Warszawie, czy nawet w takim kształcie, kiedy już to miało miejsce na ćwiczeniach Anakonda, no w ogóle nie było mowy. Jakie znaczenie ma dla rosyjskiej obronności obwód kaliningradzki? Jak ważnym elementem jest, jeśli chodzi o relacje z Europą, czy mówiąc zupełnie wprost o relacje z NATO? To znaczy, z punktu widzenia Rosji jest to na pewno strategicznie ważny obszar, dlatego że on daje możliwość kontrolowania co najmniej znacznej części Morza Bałtyckiego, również za pomocą systemów ONI i systemów rakiet przeciwokrętowych, które jednak również mogą atakować cele naziemne. To utrudnia prowadzenie obrony przeciwrakietowej, dlatego że jednocześnie atak za pomocą rakiet balistycznych i rakiet przeciwokrętowych to jest zawsze trudniejszy niż do odparcia niż atak rakietami jednego typu. No ale nie mówiąc już o tych szczegółach, obwód kaliningradzki daje przede wszystkim możliwość kontrolowania czy wywierania presji na Polskę, jak również na kraje bałtyckie, które Rosja
Być może w jakimś stopniu te ciągną do swojej strefy wpływu. Czy jeśli chodzi o obwód kaliningradzki, to sytuacja, jaka tam się aktualnie odbywa, czyli fakt, że być może już tam się pojawiły rakiety typu Iskander i rakiety typu Bastion, powinna spędzać sens powiek politykom w Polsce i w krajach bałtyckich, czy może też nieco szerzej w innych częściach Europy, chociażby w Skandynawii? To znaczy, na pewno zagrożenie ze strony takich systemów rakietowych powinno być brane pod uwagę. To powinno przekuwać się przede wszystkim na plany modernizacji własnych sił zbrojnych, jeżeli chodzi o Polskę, czy sił zbrojnych sojuszu północnoatlantyckiego, na przykład w obszarze obrony przeciwrakietowej, zarówno średniego, jak i bliskiego zasięgu, jak i własnych naziemnych systemów rakietowych, które mogłyby zostać do użytku tego przeciwdziałania takiego zagrożenia. Oczywiście tutaj jest bardzo ważny czynnik polityczny, no ta możliwość wywierania presji, nawet jeżeli te systemy pozostaną takimi, można powiedzieć, usłowy straszakami, na pewno przez Rosję zostanie użyta. Dlatego to powinno być uwzględniane nie tylko przez polskie kraje bałtyckie, ale też, tak jak pan mówi, przez państwa skandynawskie, jak również inne państwa sojuszu północnoatlantyckiego. Ja przypomnę, że system rakietowy Iskander jest według dostępnej informacji zdolny również do odpalania rakiet manewrujących o znacznie większym zasięgu przekraczającym prawdopodobnie 2000 km. No to te dane nie są oficjalnie potwierdzone przez stronę rosyjską, niemniej jednak trzeba zawsze pamiętać, że pewną zasadą działania Moskwy jest nie ujawnienie, czy też wręcz celowe pozbawienie fałszywych danych o kluczowych systemach Ukrainy. A czy NATO w tej chwili, jeśli chodzi o wschód Europy, dysponuje jakąkolwiek symetryczną odpowiedzią na to, co dzieje się albo co będzie się działo już niedługo w obwodzie kaliningradzkim, czyli Iskandery i Bastiony? To znaczy, jeżeli chodzi o systemy rakiet balistycznych natowskich, no to w tej chwili w Polsce nie ma takich systemów. Jeżeli chodzi o obronę przeciwrakietową i zdolną do ewentualnego zwalczania pocisków systemu Iskander i swoich wystrzeleniu, to też jest to dopiero planowane do wprowadzenia w ramach programu Wisła. Ja tutaj chciałem zaznaczyć, że Rosjanie kształtując swoją modernizację armii zawsze brali pod uwagę zdolności, które NATO już posiadało w danym momencie jako potencjalnego przeciwnika, podczas gdy państwa zachodnie w dużej mierze skupiały się na zdolnościach potrzebnych bardziej w działaniach antyterrorystycznych czy stabilizacyjnych. No i to dało stronie rosyjskiej pewną korzyść i jest ona odczuwalna również w okresie systemów rakietowych. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że NATO to już jako całość dysponuje zróżnicowanym, dużym potencjałem i na pewno miałoby możliwość odpowiedzi na takie zagrożenie, natomiast niekoniecznie identyczny sposób. Pan ujął to bardzo dyplomatycznie, ale jeśli dobrze rozumiem, to pana zdaniem NATO działa reaktywnie, a Rosjanie często są o krok do przodu. To znaczy, ja mogę tylko potwierdzić, że skoro do 2014 roku, do początku 2014 roku przywódcy cywilni polityczni większości państw NATO, w tym Stanów Zjednoczonych, nie uznawali Rosji za potencjalne zagrożenie, to tak wynika choćby z wypowiedzi najwyższych dowódców sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych już po wybuchu kryzysu ukraińskiego, no to sojusz północnoatlantycki takiej zdolności w tym kierunku nie tyle może nie budował, co nie budował i pod kątem szybkiego umieszczenia ich w Europie Środkowo-Wschodniej tego konkretnego zagrożenia. Bo oczywiście takie zdolności jak obrona przeciwrakietowa cały czas są rozwijane, niemniej jednak zakres rozwoju tych zdolności mógł być troszkę mniejszy, dlatego że nie przewidywano tak dużego zagrożenia ze strony Rosji. A jak zapatruje się pan na koncepcję, która również pojawia się w dyskusjach w ostatnich dniach, a z której wynika, że Rosja, dozbrajając obwód kaliningradzki, w jakimś sensie przygotowuje się na negocjacje ze stroną amerykańską i w obwodzie kaliningradzkim pojawia się coraz więcej sprzętu po to, żeby później w czasie spotkania z prezydentem, z nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych,
Stanów Zjednoczonych, Władimir Putin miał się z czego wycofywać. Miał jakąś ofertę, która pokazywałaby, że oto Rosjanie czynią krok wstecz. No jest to jeden z prawdopodobnych wariantów i nie można wykluczyć takiej sytuacji, jak najbardziej się tutaj z panem zgadzam. Tylko chciałbym podkreślić, że to też może być elementem takiej polityki informacyjnej, czy nawet wojny informacyjnej. Dlatego, że te systemy mogą być w przypadku, jeżeli rosyjskie dowództwo uzna to za potrzebne, bardzo szybko przerzucone do obwodu kaliningradzkiego współpracy, nawet gdyby zostały stamtąd wycofane. Natomiast gdyby przykładem w Polsce zaprzestano budowy systemu obrony przeciwrakietowej w Wielkowie, no to byłaby to już długookresowa decyzja polityczna. Jesteśmy tutaj radio Konfita i Płaszczak i fanfary, Lisa, Witalisa, wszystko na słuchy. O ochronie informacyjnej porozmawiamy już za minut kilka na antenie Polskiego Radia 24, a tymczasem o Iskanderach i o rakietach typu Bastion w obwodzie kaliningradzkim na naszej antenie mówił Jakub Palowski, portal Defense24.pl. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Informacje dnia w skrócie. Jest 15.30. W Sejmie jest kolejny projekt ustawy dotyczący Trybunału Konstytucyjnego. Powiemy też o najlepszych danych Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących bezrobocia, a także o rozpoczętej dziś jubileuszowej 20. świątecznej zbiórce żywności. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Adrian Szacowicz-Kaczarzyska zapraszam. W Sejmie jest kolejny projekt ustawy dotyczący Trybunału Konstytucyjnego. Jego autorami są posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Projekt wprowadza ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału, nad którymi toczą się prace w parlamencie. W myśl propozycji w 2018 roku ma zostać zlikwidowane biuro Trybunału, które zastąpią Kancelarię Trybunału i Biuro Służby Prawnej Trybunału. W projekcie ustawy, który trafił do Sejmu wczoraj w południu, zajęto się wyborem prezesa Trybunału. Autorzy chcą, by w przypadku niedokonania tego wyboru we właściwym czasie wprowadzić instytucję dostosowującą, czyli sędziego pełniącego obowiązki prezesa Trybunału Konstytucyjnego.